Witajcie w kolejnym vlogu. Ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam trochę pokażę, co tu się dzieje u mnie w garażu. Na warsztacie stoi Władek. We Władku jest robiona skrzynia, bo poszła mi dwójka i czwórka. Jak się wrzuci, to po prostu no, tarkocze sobie wszystko tu, no. Po prostu ściął mi się tryb od dwójki i czwórki, który jest tam gdzieś daleko schowany. Nie widać go. I po prostu biegi są, tylko jak się wrzuci, to nie da się jechać. Tak sobie myślicie pewnie, czego tu jest tyle syfu, nie wiem, sam nie wiem, dlaczego tu jest tego syfu tyle, smaru tego wszystkiego. No ale to jest zagadka, tego się nie dowiem. Co tam jeszcze? We Władku nie będzie niedługo tych świateł, tych po boku, a to zaraz się dowiecie dlaczego. Będę musiał poprawić też kolumnę kierownicy. Kolumna kierownicy jest do poprawienia, bo mi się rusza w każdą stronę, jak skręcam. Jest to kolumna nieoryginalna, ona jest prawdopodobnie od 60. I właśnie będę musiał ją poprawić. Tak jak możecie zobaczyć, też mam spory luz na drążkach. Bo jak z kierownicy można zauważyć, ruszam kierownicą, to i wałek się kręci w kierownicy, nie mam w ogóle luzu. Tylko właśnie na drążkach jest luz. Co tam dalej? Tu siedzenie jest wszystko zamontowane, kabina tak samo, bo z kabiną by się nie zmieścił, ale to do kabiny zaraz przejdziemy jeszcze. Przewody od hydrauliki, tutaj sobie pedał od hamulca leży. Tutaj przewody hydrauliczne. Tak, te co wychodziły tutaj do podnośnika. Tu jest sobie filterek. Tutaj musieliśmy odkręcić taką tuleję od hamulców, która w ogóle hamowała, że tak powiem. Bo nie zdjęlibyśmy pokrywy od skrzyni. Bo przeszkadzało. Co tam? Tu mi się światełko odbiło, jak kabina była ściągana. No muszę nowy kupić. Tutaj z tyłu co? No, trzeba będzie go trochę umyć, niech ten na wiosnę będzie sporo roboty, bo na wiosnę nie wiem czy Wam mówiłem, no, słoneczko ładnie świeci. W styczniu słońce daje po oczach, jakieś 8 stopni na dworze. Na wiosnę planuję posiać prawie 2,5 hektara łubinu, także będzie sporo vlogów, tak myślę, że sporo vlogów, film też na pewno się pojawi. Co, no, akumulator wyjęte, bo coś mi się też zepsuło, klemy nie łączą, muszę chyba, no, klemy wymienić na jakieś nowsze, bo już odmówił posłuszeństwa i po prostu nie chcę kręcić. Tak, a jeszcze będzie do roboty rozdzielacz, bo cieknie mi wszystko, mam tutaj ten cały korpus jest zarąbany, cały rozdzielacz, bo cieknie mi tutaj właśnie z tych, no, od dźwigni co jest, muszę uszczelnić go. Co mówię do tych lamp? Tych lamp nie będzie. Tych lamp nie będzie, nie będzie tamtej skrzynki, bo się nie zmieści. A to dlatego, że to jest tutaj kabina. Kabinę kupiłem chyba z 26 listopada. Także stoi sobie tu już ponad miesiąc. Tu jest sobie fotel. Fotel też będę chciał wymienić, ale nie wiem czy się uda. To jest stary fotel. Ten jest trochę za wysoki i nieraz trochę przeszkadza, jak do orki, czy do czegoś po prostu trochę. No źle jest, bo trzeba się za bardzo wychylać. To są schodki ogólnie, okręcone. Kosiarka mi to przeszkadza. I teraz tak, czy to się nagrywa? Nagrywa się, dobrze. Tak, co do kabiny. Kabina jest, nie jest w złym stanie. Kupiłem je w dobrej cenie. Szukałem długo, bardzo długo kabiny szukałem. Chciałem właśnie taką, tak powiem, w oryginale. No i się taka trafiła mniej więcej. Jest trochę wybrakowana, wiadomo, bo tak w drzwiach, tu są drzwi ogólnie, w drzwiach nie ma szyby, ale to jest nie problem jakoś zamontować, czy nawet oryginalną kupić, bo tu widzę, że chyba wymiarowo będzie takie jak oryginalne, bo tam coś jest spawane, ale myślę, że da radę. Tu jest lustereczko pęknięte, też trzeba będzie wymienić. Co tutaj, wycieraczkę trzeba będzie założyć, tu same te zostały, same uchwyty. Tutaj szyba z przodu jest normalna, oryginalna, oryginalne uszczelki, tutaj tak samo. Tu jest trochę zawias zmieniony, tutaj się urwał chyba komuś. Ona jest ogólnie pomalowana jeszcze czarnym podkładem. Powinna być czerwona, ale ja jej nie będę na razie malował. Chyba, że coś mnie znajdzie, to będę malował cały ciągnik, ale nie chce mi się zbytnio tego robić wszystkiego, bo jak możecie zauważyć, on jest w zapłakanym stanie, o tutaj olej cały czas cieknie.
Trzeba będzie to uszczelnić. Z drugiej strony tak samo mam. Nie chcę mi się teraz tam przechodzić. Z drugiej tak samo, strony tak samo mam. Cieknie mi po zaworach, po pychaczach zaworów. Tak, tutaj sobie zmienię chyba jeszcze reflektor, żeby był taki sam jak jest. Z tamtej strony, bo tam jest inny. Tak, do kabiny co jeszcze? Z tyłu też nie ma szyby, ale z tyłu będziemy robić stelaż jakiś taki, znaczy stelaż. Ramkę po prostu do czego? No po prostu ramkę do szyby i stawi się albo pleksy, albo jakąś taką normalną. I silikon. Taką normalną i będzie uchylana. I jeszcze nie ma tamtej szyby, o tam. Ale to też się wstawi. Tam oczywiście w tamtym okienku otwierane, okienko jest otwierane, szyba też jest. Tutaj trochę instalacji jest już, bo tak, tu jakiś kabelek sobie wychodzi, tam sobie wychodzą kabelki. Tutaj taka jakaś ta skrzyneczka z tymi przełącznikami, tu jest w ogóle do wycieraczki, także będę chciał zrobić to wszystko, żeby to wszystko działało. Wycieraczka myślę, że będzie działać na pewno, chyba że silniczek jest spalony albo coś. Tutaj lampeczki nie ma. Dmuchawa też nie wiem, czy działa. Możliwe, żeby działała, ale najwyżej będę przeprowadzał wszystkie kabelki od nowa. Tutaj, tak, tu jeszcze nie ma podsufitki, ale pod sufitkę będę chciał jakoś zrobić. Jak ktoś ma jakiś pomysł, jak zrobić pod sufitkę, to może tam napisać w komentarzu. Będę wdzięczny. Ja to sobie tak myślałem, że przyklejać to może na taśmę montażową, jak są takie grube te taśmy, znaczy grube. Po prostu na taśmę montażową do tych wyczyścić to z tej rdzy i na taśmę montażową jakoś ładnie to poprzyklejać. To będę chciał też zerwać chyba i zrobić taką na całości. Nie wiem, czy mi się to uda jakoś tak konkretnie zrobić, ale ta jest taka trochę, jak widzicie. O, pies owczeka. Trochę jest do podrobienia, wiadomo, ale nie jest w złym stanie. Była kawałek ode mnie, bo jakieś 250 km jechaliśmy po nią, ale cena była dobra, także pojechaliśmy i kupiliśmy. Taką mniej więcej to jest wszystko w oryginale, tylko właśnie tutaj zawias jest zmieniony o ten górny i tak, tu są olewarki od zmiany biegów. O, tu jest pokrywacz skrzyni, też jest zarąbana cała, trzeba będzie to wyczyścić. Tu coś wygło. Lewarki to tu podłoga jest trochę. Co tam jeszcze? Jakaś wycieraczka, nie wycieraczka. Ten vlog myślę, że będzie. On nie będzie dzielony, on będzie w całości, tylko po prostu będzie jeszcze dłuższy. Jak będę coś robił, to jeszcze dorzucę tutaj po prostu. Dorzucę do tego vloga jeszcze rzeczy, które będą robione tutaj przy tym, czyli tam będzie wykręcane. Może przejdę jednak z tamtej strony. Przejdę sobie tutaj. Żeby się nie pobrudzić, bo jestem takich odświętnych ciuchach, że tak powiem. Co ja będę musiał robić teraz, żeby ten tryb wymienić? Będę musiał odkręcić ten wał. To jest wałek rewersu, czy jak on się tam nazywa. Nie wiem, czy nie będę musiał koła zdejmować, ale chyba nie. To trzeba będzie chyba zdjąć. I tak, będę musiał ten wałek wykręcić i ten tryb jest zaraz za tym wałkiem, także jest blisko, łatwy dostęp. O, pokażę wam, nie wiem czy to będzie widać, ale o tutaj jest zarąbany cały takim. Tu już jest taki przepalony olej w ciul. I tak właśnie sobie to wszystko cieknie. Trzeba będzie to uszczelnić kiedyś. Tu sobie olej ściekał. Te wszystkie przewody były odkręcane od rozdzielacza i jeszcze będą musiał też odkręcić, bo tu wyczyścić to wszystko, wymyć to, żeby to jakoś trochę wyglądało. Także chyba w tej takiej, że tak powiem, pierwszej części tego vloga by było na tyle. Jeszcze co do planów, które będę chciał zrobić w zimie, to porozwiała mi trochę ta skrzyneczka ubezpieczeń. Ubezpieczeń? Czy to jest? Skrzynka nie wiem, czy mi się zmieści później, będę musiał chyba ją wywalić całkiem. Bezpiecznie chyba jakiś. Dobra, niech się tu leży. Wywalić całkiem albo po prostu przełożyć w inne miejsce gdzieś. Nie wiem, może tutaj z przodu, no tutaj by sobie stała. Jak już się kabina oczywiście założy. Bo kabina tamta, ona jest węższa od tej, co miałem kiedyś. Ona będzie mniej więcej tak chyba w pół błotnika. Tamta szła mi po samym po wewnątrz, tu są dziury właśnie od tego. Bo tu jak wyrwało.
No, ona będzie gdzieś mniej więcej po środku błotnika. To błotnik też będzie trochę wzmocnić, bo ta kabina ogólnie nie była w tym, ale nie jest przystosowana do tego modelu. Ale my będziemy. O, tutaj też poszła lampa. Tak. Dobra, to się nowe kupi, tak. Kabina nie jest przystosowana, ale my ją, że tak powiem, przystosujemy. Nie będzie to wyglądać oczywiście jak oryginalny, ale te błotniki będą ogólnie trochę jeszcze ścięte, będą w dół, bo tam idą takie te płaskowniki, one idą w dół, schodzą i trzeba będzie je ściąć. I chyba z grubsza tyle. Oczywiście musiałem się ufajdać. Także nie wiem, kiedy ten vlog się ukaże. Chyba nie prędko, bo zanim my to zrobimy, to trochę się zejdzie, ale będę chciał właśnie wrzucić jakiś wstęp, kawałek po prostu jakiś urywek, jak będziemy tutaj robić, się wykręcać to. No to co? To ja zapraszam Was do kolejnej części. No, witam Was w dalszej części vloga. Tak jak widzicie, tutaj mam już tak. Tu mam wykręt, może pójdę tam, jak Wam pokażę. Już jest trochę wykręcone. Tak, tutaj jest wykręcony ten cały wałek. Znaczy ta pokrywa tego wałka jest wyciągnięty już. Łożysko tryb, tu jest ta pokrywka tego. Trzeba będzie to wyczyścić trochę. Tutaj nie mam nic już. Na trybie były zerwane trzy zęby, tak jak tutaj widać. No, to są tak wyrwane. Konkretnie, nie, dlaczego to, czy to po prostu ze zmęczenia materiału, czy z czego. To już nowy tryb, taki sam. Oczywiście, no, zęby są trochę, nie jest bardzo wyjechany tam. Znaczy wyjechany, no po prostu to jest zużyte trochę, wiadomo jak to wszystko. Tu mam te pokrywki, tu jest łożysko to całe. Trzeba będzie trochę to wyczyścić, bo tu jest nawalone tego wszystkiego. Łożysko kulowe oczywiście. I tutaj ta pokrywka. Tego do tego i tu jeszcze jakiś simmering i tak dalej. Jak to jeszcze w skrzyni to wygląda? Także o, tak to wygląda w skrzyni. Tu jest zwodzik wyciągnięty, bo musieliśmy, żeby wyciągnąć w ogóle wałek. Tam były takie widełki właśnie od przesuwania tego oto. Oto taki, nie wiem, sobie się brudził na razie. Były widełki właśnie do przesuwania tego i trzeba było wyciągnąć wodzik. I władek jedzie. Co ja tu jeszcze mam? Mam nowe klemy, bo nie mam tu akumulatorów. Nie, w innym garażu są. Klemy, bo po prostu tamte się świadczyły, nie łączyły dobrze w ogóle. Teraz ostatnio nie chciał mi rozrusznik kręcić, także nowe klemy ołowiane, miedziane niby lepsze, ale nie mieli. I tu są podkładki właśnie o pod to coś takie metalowe. Tak z grubsza chyba na razie wszystko. Później jak jeszcze planujemy dzisiaj to złożyć. Dzisiaj mamy, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 13 stycznia. Na dworze jakieś minus chyba 2 stopnie. Wietrznie. Już teraz trochę ucichło. Nagrywa się to? Nagrywa się, dobra. Także, o, tu mam nawet jedną klemę, bo tu jest od Hebla. Także one są już trochę stara. To już wszystko jest takie zaśniedziałe. Trzeba będzie to odkręcić, zarobić od nowa i będzie, myślę, że dobrze. Tutaj muszę w ogóle to trochę jeszcze ten hebel poprawić, bo coś mi nie łączyło ostatnio. No nic, także jak coś się zmieni takiego większego, to Wam pokażę. Am I losing my mind?